Reklama. Partnerem podcastu i programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku rozpoczynamy cykl rozmów w ramach tegorocznej edycji programu Jutro Nauci. Świat po pandemii. Wirus, który zamknął nas w domach, jest katalizatorem dla zmian, przez które przechodzą społeczeństwa, państwa, instytucje i gospodarki. O tych zmianach i o tym, jak je oswoić, będziemy co sobota rozmawiali z jutronautami, czyli wyjątkowymi osobami z pozornie odległych od siebie światów, którzy odkrywają przyszłość z czytelnikami Wyborczej. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Nazywam się Wadim Makarenko i jestem redakcyjnym szefem programu Jutronauci. A moim dzisiejszym gościem jest Mikołaj Stroiński, kompozytor, autor muzyki dla seriali HBO i ABC, w tym Bez Tajemnic i Bachelorette, oraz oprawy muzycznej wielu gier, w tym kultowego Wiedźmina czy League of Legends. Dzień dobry. Dzień dobry. Mikołaj, tradycyjne pytanie na początek. Jak radzisz sobie z tymi warunkami, w których wszyscy się znaleźliśmy? Jak radzisz sobie z samoizolacją? Radzę sobie całkiem nieźle i zdając sobie sprawę z tego, że dla wielu jest to bardzo trudny okres, trochę nieswojo czuję się, mówiąc, że za bardzo mi osobiście to nie przeszkadza. Myślę, że z tego względu zawsze moja praca była wyizolowana. Jakby siedzę i pracuję w studiu, niezależnie czy na zewnątrz jest wirus, czy go nie ma, i robię to od lat wielu. Więc no, podoba mi się to, że jest mniej ludzi na ulicy, przynajmniej tak powinno być. Więc nie przeszkadza mi to. Radzę sobie dobrze. Oczywiście mniej robię, znaczy nie robię właściwie produkcji filmowych i telewizyjnych, bo te wszędzie ustanęły, a z tego co się orientuję. Natomiast no, mam kupę roboty, jeżeli chodzi o gry wideo, serial dla Netflixa, który robię już od dłuższego czasu. Taki półanimowany, można powiedzieć, w technologii CGI, więc tam on też tego wirusa odeprze. Więc radzę sobie dobrze, dzięki. No właśnie, zawsze pracowałeś zdalnie, to wiem i teraz to podkreślasz, ale to przecież nie jest tak, że to kompletnie bez wpływu, prawda? No musiałeś się spotykać z jakimiś ludźmi, utrzymywać relacje, teraz rozumiem jest o to dużo trudniej. Tak, z punktu widzenia kompozytora, takim czymś, co na pewno my wszyscy, cała nasza twórcza odczuje, to jest niemożność nagrywania żywej orkiestry, tudzież chóru. Prawda? I to jest coś takiego, że eksperymentacja z żywymi muzykami na tkance orkiestry po prostu nie jest możliwa. Pozostają sample, pozostają pojedynczy muzycy, których można nagrać na odległość. No, oczywiście to nie jest to samo. Może być trudniej na przykład utrzymać oryginalność stylu, szczególnie kompozytorom, którzy czerpią tę oryginalność właśnie z aparatu orkiestry, tudzież chóru. Więc to jest taka duża zmiana i myślę, że wielu kompozytorów łącznie ze mną będzie się zastanawiało właśnie jak być oryginalnym w tej nowej sytuacji. Więc to jest minus. Minusem są też opóźnione, tudzież być może nawet pomniejszone tantiemy w wyniku wirusa. Tego, że kontakt ludzki, który jednak jest potrzebny w tym układzie, no jest bardzo pomniejszony. Rozumiem, czyli masz taki trochę swój ekwiwalent obniżek pensji, które dotknęły wiele polskich firm i ich pracowników. Jeszcze trochę za wcześnie bym na pewno powiedział, że tak jest, bo tak jak mówię, jakby układają mi się gry wideo jedna za drugą, więc zobaczymy, czy to będzie obniżka, bo to, albo są gry wideo, wiadomo, że nie płacą tantiem, ale płacą, więc zobaczymy. Wspomniałeś o tym, że nie można nagrywać orkiestry, nie można nagrywać chóru. Czy twoim zdaniem ta sytuacja wymusi jakieś rozwiązania technologiczne na przyszłość, żeby można było taką orkiestrę nagrać zdalnie? Żeby można było nagrać chór? Uważasz, że takie rozwiązania w ogóle są gdzieś na horyzoncie, czy może już teraz jakoś są używane? Bardzo dobre pytanie. Myślę, że szczególnie w Los Angeles, jakby ja odczuwam, że ten organizm twórczy, ta społeczność twórcza jest taka bardzo ruchliwa i bardzo chce cały czas coś robić i posuwać cały ten przemysł do przodu, a domyślam się, że w przypadku sytuacji, jaka zaistniała w tym momencie, jakby ratować to, co się da. Mogę tylko gdybać, mogę tylko przypuszczać, bo nikt z nas nie zna przyszłości. Wydaje mi się, że nagrywanie większych grup w jednym pomieszczeniu
być może będzie możliwe, ale niewykluczone, że wzrośnie koszt takiego przedsięwzięcia. Na przykład ze względu na dodatkową ochronę, kontrolę zdrowotną, prawda? Tudzież na wymaganą kwarantannę przed każdym nagraniem, tak? Jakby cała też ta nasza rozmowa idzie przy założeniu, jakby wszystko zależy od naszego podejścia do tego wirusa, prawda? I jeżeli zakładamy, że, no bo mam wrażenie, jak obserwuję ludzi, słucham ludzi i widzę to, co się dzieje na mediach społecznościowych, to co człowiek, to specjalista na temat tego wirusa, ma własną jego definicję, ma własne zdanie, czy on jest groźny, czy nie. I każdy z nas ma własny stopień poświęcenia, jaki jest w stanie odnieść i tolerancji na poczet kwarantanny. Więc wszystko, co mówimy, jest przy założeniu, że ten wirus jakby dalej będzie globalnie i oficjalnie uznany jako bardzo niebezpieczny. I przy tym założeniu będę mówił dalej. Więc myślę, że przed każdym takim nagraniem wyobrażam sobie, że będzie ta dwu- czy trzytygodniowa kwarantanna wymagana od każdego muzyka. Będą od takich nagrań zależały ich, wiadomo, dochody, więc będą oni mieli większy jakby tutaj mobilizację, żeby stosować się do takiej kwarantanny. Więc to wszystko, myślę, odbije się na kosztach. Zapewne większe przestrzenie będą potrzebne do nagrań, żeby ten kontakt między ludźmi zmitygować, prawda, tą bezpośrednią odległość. To jest ciekawa kwestia. Te przestrzenie w większości są dosyć duże i tak. Znaczy, nie mówię między ludźmi, bo myślę, że jak orkiestra nagrywa czy chór, no to ci ludzie na pewno siedzą lub stoją bliżej siebie niż te 2 metry, czy ile tam jest wymagane. Natomiast ciekawi mnie to, nie wiem jak na jakość nagrania na przykład, to jest ciekawą kwestią, no, trzeba by z inżynierem dźwięku poznać ten temat, jak wpłynie na barwę nagrania szersze rozstawienie instrumentalistów od siebie. Bardzo ciekawy koncept, czy bardziej wtedy będzie słychać na przykład pokój, salę, w której będą oni nagrani, by to wszystko się odbije na rozłożeniu mikrofonów, na tym jak te mikrofony będą jakby nagrywać, to jest ciekawe, to mnie bardzo interesuje, no nie wypowiem się tutaj jakoś znacząco dalej w tej kwestii. Rozmawiamy z tobą w tej chwili zdalnie, jesteśmy na różnych końcach w ogóle miasta. Powiedz mi, czy tak można nagrać, nie wiem, trio, kwartet, muzyków, nie wiem, symfonicznych, którzy by tak usiedli i nagrali coś w studiu profesjonalnym? Czy to w ogóle nawet nie warto próbować? Razem w jednym, czy każdy osobno? Każdy osobno, ale musiałby być, jak rozumiem, producent w tym studiu, który to wszystko łączy i nagrywa. Znaczy producent, tudzież inżynier dźwięku nagrywający, to on nie musi mieć bezpośredniego kontaktu z tymi ludźmi, bo przecież podczas nagrania i tak są wszyscy oddzieleni od siebie, znaczy od muzyków, prawda, żeby broń Boże czegoś tam mikrofony nie wyhaczyły, czego nie trzeba. Myślę, że technologia będzie, znaczy jeżeli oni są wszyscy w jednym studiu, no to właściwie niewiele się zmienia w tym układzie. Natomiast ciekawe jest, czy płyty będą mogły być nagrywane w przyszłości, gdy każdy jest gdzie indziej. Jeżeli możemy dalej sobie gdybać w kierunku, jak będzie wyglądała przyszłość, no to na pewno technologia będzie się w tym kierunku rozwijać, żeby te wspólne nagranie muzyków było jak najbardziej zbliżone do tego, jakby oni byli w tym samym pomieszczeniu. Czyli można na przykład pofantazjować, że hologramy będą czymś, co się będzie bardziej rozwijało, tak, żeby tą poczuć tą obecność tej drugiej osoby. Będzie dalszy rozwój nagłośnienia i mikrofonów, by można było się poczuć jak najbardziej blisko danej osoby. Tworzenie muzyki może w grupie być bardzo owocne, bo nagle muzycy działają jak jeden organizm, inspirują i pobudzają się muzycznie, więc ta muzyka zupełnie inaczej powstaje, gdy twórcy są blisko siebie, fizycznie widzą się i słyszą, versus jak są na odległość. To jest zupełnie inny proces i dużo bardziej owocny jest, jak oni jednak są ze sobą. Więc myślę, że technologia może iść w tym kierunku. Tym bardziej, że jakby zauważyłem, że bardzo wzrosła sprzedaż sprzętu muzycznego. Sprzętu dla artystów niezależnych i dla takich, powiedzmy, no, muzyków zaczynających. Przepraszam, kiedy mówisz sprzętu, masz na myśli jaki sprzęt? Instrumenty muzyczne, nie wiem, stoły mikserskie? Od instrumentów muzycznych, akustycznych, elektronicznych, poprzez karty muzyczne, sprzęt do domowego nagrywania, wszelkiego rodzaju software. Warto tu zaznaczyć, że większość tego sprzętu jest właśnie, tak jak mówiłem, większość statystycznie jest dla nowicjuszy,
biorąc pod uwagę rodzaj i poziom zaawansowania, ale ewidentnie wirus pobudza kreatywność i potrzebę rozwoju. Także no widać, że ludzie zamknięci w domach, jakby pulsuje w nich ta energia, żeby się komunikować w przypadku muzyki abstrakcyjnie, na poziomie abstrakcyjnym, ale myślę, że właśnie ciekawe będzie, jak oni się wszyscy zaczną łączyć. Kilka tygodni temu w serwisie Jutronauci opublikowaliśmy taki tekst dwóch naukowczyń z Uniwersytetu Warszawskiego, z Laboratorium Cyfrowego, DELAB, które postawiły taką tezę, że zdalne nauczanie to jest masa miękkich umiejętności, takich niefachowych, to znaczy możemy być specjalistami od geografii, nie wiem, socjologii czy matematyki, ale jeśli chcemy uczyć zdalnie, to musimy się na nowo nauczyć panowania nad audytorium, musimy na nowo zrozumieć, gdzie my umieszczamy te atraktory w naszym wykładzie, kiedy my żartujemy ze studentami, poczuć tych studentów na odległość. Czy możemy postawić też hipotezę, że muzycy będą musieli wypracować w sobie ten rodzaj nowych umiejętności, żeby czuć siebie niejako na odległość? Ciekawe. Myślę, że te miękkie umiejętności, o których mówisz, są bardzo ważne. Do tej pory były zawsze ważne, tak wśród muzyków, jak i kompozytorów. To nie jest tylko tak, że można być świetnym wykonawcą i mieć super warsztat, ale jednak właśnie ta komunikacja werbalna i emocjonalna z drugim człowiekiem, no to jest klucz, żeby odnosić sukcesy i pracować cały czas. To jest ciekawe. Jeżeli chodzi o edukację, no to ja zawsze jestem i zawsze byłem zwolennikiem tego, że trzeba wzbudzić pasję w jakimś obiekcie. Więc no ciekawe, czy można taką pasję wzbudzić przez ekran monitora. Będziemy się starać, niewątpliwie, w najbliższych miesiącach. A powiedz, funkcjonujesz na styku wielu sektorów branży rozrywkowej. Film, telewizja, gry. Trochę wspomniałeś o tym, że gry mają się całkiem dobrze. A kto w przemyśle muzycznym według ciebie został najbardziej, jak to najmniej dotknięty? Kto z obecnego kryzysu może wyjść wzmocniony? Gry mają się bardzo dobrze, tak, świetnie. Podobnie jak oczywiście te streamingowe serwisy. Programiści, to wiadomo, jest od dłuższego czasu jest postrzegany jako zawód przyszłości i to jest, myślę, bardzo rozpieszczona grupa ludzi, jeżeli chodzi o rynek. Nie jestem pewien. Może animacja. Jeżeli chodzi o muzykę, to jakby ten wirus jest takim, to może smutnie zabrzmi, ale on przyspiesza w mojej ocenie ten proces tego, jak życie właśnie muzyków staje się trudne i coraz trudniejsze. I jakby technologia i biznes już od dłuższego czasu idą tak, że jakby muzycy coraz, mam wrażenie, że coraz trudniej im się żyje. Natomiast teraz, jak wirus przyszedł, no to bardzo wielu jakby przerzuci się na, jakby przebranżuje się na inne dziedziny. No, ale odpowiadając na twoje pytanie, przepraszam, że zboczyłem trochę, to tak jak mówiłem, gry, wideo na pewno, chociaż też będą miały jakieś ograniczenia, bo na przykład częścią gier wideo są tak zwane cinematiki, tak? Tudzież tak jak same jak trailery i takie cinematiki są bardzo często w dużych produkcjach kręcone na zasadzie motion capture. Tak, czyli jest to, bierze się żywą osobę, podłącza się do niej czujniki na całym ciele jakby potem... Tak. I każe się wykonywać jakieś ruchy, dokładnie, tak, czynności. Dokładnie, które są potem rejestrowane przez komputery, jakby już graficy czy tam animatorzy się tym bawią dalej. To jest w tym momencie niemożliwe. Chyba, że... Ale to chyba musi być drogie. Ja nie jestem pewien, jaki jest koszt takiego przedsięwzięcia, żeby to można w jakichś domowych warunkach coś takiego stworzyć, żeby mieć motion capture w dużym pokoju swoim. Nie wiem, jakie są koszty tego. Myślę, że nadal wysokie, bo to są specjalnie dedykowane studia do tego, więc tego może być mniej. Czyli tutaj nasuwa nam się kolejna hipoteza, że twórcy będą coraz lepiej wyposażeni w tych domowych warunkach, żeby móc więcej czynności wykonać, nie wychodząc z domu, żeby być bardziej autonomicznym jeszcze niż do tej pory. Możliwe, to znaczy na poziomie profesjonalnym tak jest od dłuższego czasu. Jeżeli ceny technologii, no one zawsze spadały, prawda, będą spadać i będą osiągalne przez jakby bardziej jeszcze domowych takich twórców, powiedzmy amatorów lub zaawansowanych amatorów, to tak będzie pewnie, tak. Na koniec chciałbym ciebie zapytać
o taką rzecz. W ostatnich latach przemysł muzyczny w coraz większym stopniu polegał na koncertach, na występach na żywo, na doświadczeniu. Teraz to się praktycznie nie odbywa, wszystko zamarło. Na ile twoim zdaniem takie koncerty na odległość, bo przed chwilą mówiliśmy o nagraniach, ale koncerty na odległość. Widzieliśmy takie nagrania, że muzycy łączą się przez Skype i razem próbują coś zaśpiewać, wykonać. I ich transmisje live ogląda, nie wiem, kilkadziesiąt, kilkaset, może kilka tysięcy, w zależności pewnie od artystów, osób. Pytanie, na ile ten rodzaj rozrywki zostanie nam po epidemii? Ja jakby odniosę się najpierw do pierwszej części, którą tutaj poruszyłeś i niejako przeskoczyłeś, bo chciałbym skomentować ten ruch artystyczny właśnie polegający na darmowych streamingach, na darmowych koncertach. To jest taki piękny ruch, w którym artyści dzielą się muzyką jako swoją pasją, jako dobrem ogólnym. To jest cudowna rzecz. Natomiast nie jestem pewien, czy ci ludzie będą się w stanie z tego utrzymać. Na pewno to jakby pomaga zwrócić uwagę, ale czy na siebie i sztukę, którą się tworzy, ale nie jestem pewien, czy można z tego żyć. Na pewno powinien powstać jakiś sposób monetyzacji takich aktywności, żeby ci ludzie po prostu mogli z tego żyć. Na ile to zostanie? Znowu muszę tutaj zrobić taki aksjomat, że podejście do wirusa się nie zmieni, ale to podejście do wirusa się zmieni, jak wszystko na świecie. Ono się jakoś ustabilizuje i nie wiem, jakie ono będzie. Natomiast przy założeniu, że ono się nie zmieni, to artyści koncert na odległość, może tak, są soliści, którzy są w stanie jakby ten koncert na swoim solowym instrumencie dać w sposób porywający. Natomiast myślę, że przeciętny słuchacz ma pragnienie słuchania grupy, trochę większej produkcji niż tylko solo instrument. I nie wiem, jak ten rodzaj sztuki zostanie dostarczony. Możemy gdybać. Bardzo ci dziękuję za to gdybanie. Ono jest dla mnie niezwykle inspirujące i mam nadzieję, że naszych słuchaczy również. Państwa i moim gościem był Mikołaj Stroiński, kompozytor, autor muzyki do filmów, seriali i opraw muzycznych do gier wideo. Dziękuję. Super, bardzo dziękuję. To był pierwszy odcinek podcastu Jutronauci w świat po pandemii, a za tydzień Państwa i moim gościem będzie Tomasz Opasiński, były dyrektor kreatywny Netflixa, grafik komputerowy, autor wielu ciekawych dzieł. Zapraszam Państwa na serwis wyborcza.pl/jutronauci oraz na nasz profil na Facebooku. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Wadim Makarenko. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Reklama. Partnerem podcastu i programu Jutro Nauci był Sebastian Kulczyk.